Siemanko, siemanko, niezłe wdzianko. Dzisiaj troszeczkę niecodzienny kadr. Jestem, no, tak jak tak naprawdę widać, na takim podwóraczku. Naszym nowym podwórku. Tak jakby, znaczy, nawet nie tak jakby. Ale do tematu. A więc dostałem ostatnio, nie tylko ostatnio, ale ostatnio troszeczkę więcej tego. Dostałem od was, od kilkunastu osób ostatnio prośbę o ocenienie portfolio, czy możesz mi płatnie, kilka osób pytało bezpłatnie, żeby ocenić portfolio, powiedzieć, co robi ten ktoś źle, czy to są zdjęcia, które ma pokazać, pokazywać, chwalić się, nimi się reklamować, na nich opierać swój marketing, a więc jakie zdjęcia powinniście pokazywać w swoim portfolio, ażeby swoim klientom, swoim potencjalnym klientom, tak? Tu nie chodzi o pokazywanie zdjęć innym fotografom, czy też babci, dziadkowi, czy też jakimś tam kolesiom, tylko po prostu pokazywanie zdjęć w portfolio, czyli moja córka tam się czai. Za chwilę może znowu tańczyć przed ekranem, ale pokazywanie zdjęć w portfolio i reklamowanie się nimi. A więc tak naprawdę nie mogę powiedzieć wam, jakie zdjęcia macie pokazywać. Widzę cię. Super ekstra. Jeszcze paru tam kredą, no. Idź, pomieszaj. Tak naprawdę nie mogę powiedzieć wam, te są dobre do pokazania, te są złe. Tak? I tu, w sumie mogę i jako jakby tam, nie wiem, powiedzmy bardziej doświadczony, starszy kolega, mogę powiedzieć, te się będą bardziej sprzedawać lub też te będą bardziej podobać się jakiejś tam potencjalnej pannie młodej, czy też potencjalnym klientom, czy rodzinie, czy biznes tutaj raczej, to im się podobają zdjęcia, które są bardziej, ktoś kogoś polecił lub też po prostu cię znaleźli i okej, dobra, będzie. Tak, musisz sobie odpowiedzieć na dwa pytania tak naprawdę. Po pierwsze, jakimi zdjęciami chcesz się reklamować, czyli jaki typ klienta ciebie interesuje, kogo chcesz zachęcić do swoich zdjęć, jaki typ w tym wypadku panny młodej, bo były to i zawsze są w moim przypadku zdjęcia ślubne, czyli kogo chcesz jakby zachęcić do przeglądnięcia swojej oferty, czy do zatrzymania się na twoim portfolio. A druga sprawa jest taka, co tobie się podoba. Tak? Czy podobają ci się takie panny właśnie skaczące, kolorowe, czy bardziej subtelne, bardziej zdjęcia Polciuś, jeszcze poru tam kredą, no. Przyjdź za chwilę jeszcze raz. Czy też zdjęcia, czy też bardziej subtelne, bardziej takie stonowane, jak się pokazujesz, czy kontrastowe, czy znowu jakieś brązy, zielenie, żółcie, ciepłe, zimne, czarno-białe. I tu też będą szły właśnie różnego rodzaju za tym zdjęcia, tak? Będziesz pokazywać zdjęcia bardziej dokumentalne, czy też ustawione, ustawki, czy też będziesz pokazywać zdjęcia grupowe. Tak naprawdę na marginesie, ja się zdjęciami grupowymi nie chwalę. Robię zdjęcia grupowe na każdym ślubie. One są tak naprawdę najbardziej pokazywane przez pary, przez rodziny. Gdzieś tam patrzą, ten był na ślubie, ten był, a zobaczcie jak ten wyglądał. Ale tymi zdjęciami tak naprawdę się nie chwalimy. Pokazujemy zdjęcia par, zdjęcia, gdzie ktoś może się jakby zidentyfikować, że to ja bym był na tym zdjęciu, ja bym wyglądała właśnie w ten sposób, chciałabym wyglądać w ten sposób lub chciałabym być pokazana w ten sposób, tak? Więc musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie, na dwa pytania. Kogo chcecie zachęcić do swojego portfolio i pokazujecie coś podobnego. Nie mówię o tym, że chcecie blondynki w wieku 22 lat i te pary, tak? I to. Tylko po prostu za tym, jakie zdjęcia pokazujecie, za tym idzie dany typ klienta, który do was przychodzi, tak? Czyli typ klienta, który bardziej interesuje ślub tam,
w tym miejscu, czy wesele w tym miejscu, w podobnym miejscu, tak? Czy to będą jakieś namioty tipi, czy to będą jakieś stodoły przerobione, czy to będą bardziej luksusowe hotele, czy to będą bardziej sale balowe, czy też gdzieś w jakimś plenerze, tak? Tak samo ze ślubami, czy to będą śluby par tej samej płci, czy to będą pary, dwie dziewczyny, dwóch chłopaków, czy to będą pary starsze, młodsze, bardziej pokazujące emocje. Widzę cię, Polcia. Widzę cię. Czy to będą pary, które bardziej właśnie będą wstrzymywać emocje, tak? Tak samo z filmami, czy na filmach pokażecie to, czy tamto, tak? Polciuś, jeszcze ostatni raz. No, skryj się, jeszcze przyjdź, jeszcze raz. I ostatnią rzeczą jest to, że najważniejsze moim zdaniem jest pokazywać ludzi, którzy wyglądają jakby lepiej niż w rzeczywistości. Co mam na myśli? Nie chodzi o to, żeby ich photoshopować, żeby ich ubierać im te, uszczuplać ich, czy zabierać im te kilogramy, czy tu, czy tam. Oczywiście tak, możemy to robić, mamy do tego narzędzia i jasne, róbmy to. Ale chodzi mi głównie o to, żeby pokazywać ich w dobrym świetle, bo będą lepiej wyglądać. Dobrym, używać lepszych obiektywów do danego czegoś, tak? Do portretów używać, czy to 35, do portretu takiego jak teraz. Czy to 50, 85, 105, 200, a nie 16 robić im portret i ktoś wygląda jak spuknięta ropucha. Tak? Na przykład tak jak ja teraz. No. I tak, i znowu, czy chcecie pokazywać panny młode i skuter, tak, i przejdź w koło. Czy chcecie pokazywać panny młode, które mają bardziej parcie na szkło, tak jak tutaj? Czy pokazujecie kogoś bardziej, kto chce być sfotografowany w sposób taki niewidzialny, czyli gdzieś ty jesteś daleko, a oni po prostu cieszą się dniem, a ty ich fotografujesz. Oczywiście wiedzą, że są fotografowani. To jest bzdura, że ty się chowasz, jesteś ninja i nie będziesz się pokazywać. No, no tak, jesteś ninją, ale oni cały czas wiedzą, że są fotografowani. No płacą ci za to. Ale właśnie taki typ klienta, gdzie tego nie widać do końca, tak? Lub też ty to pokazujesz w taki sposób, że tego do końca nie widać. A więc co pokazywać? Pokazywać ludzi, którzy wyglądają lepiej niż w rzeczywistości. Bo tak chcą się ludzie siebie oglądać. Nie chcą oglądać siebie, że tak naprawdę no, mam z profilu krzywy nos, no to ten fotograf mi cały czas ten krzywy nos pokazuje. Tak, czy mam nadwagę, czy mam tu tłuszcze, czy mam to, czy tamto. Ja dobierając teraz ten kadr również ustawiłem, żeby tu było tutaj w ten sposób, tak? Postawiłem się gdzieś tu w tej części, nie w samym centrum. W sumie jestem w centralnym kadrze, ale też starasz się pokazać właśnie światłem, tak? Gra światłem, gra kolorów, tak? No nie będziesz... kolorki. Tak. Nie będziesz pokazywać. Nawet moja córka wie, że jeżeli dobierzemy dobrze kolory, to będziemy wyglądać lepiej, tak? Pasy, nie pasy. Tak? I tak dalej. Tak. A druga sprawa, pokazujcie to, co chcecie, ażeby do was przychodziło, tak? Czyli jeżeli będziecie pokazywać zdjęcia w tych miejscach, takich ludzi, takie miejsca, takie zdjęcia wesołe, ludzi bawiących się, ludzi na parkiecie, ludzi tańczących w taki sposób, a nie inny. Będziecie eksperymentować z jakimś światłem, z kombinacjami różnymi, z tyłu światło, z przodu, w lewo, w prawo, kolory różnego rodzaju. Tak. To tacy ludzie będą do was przychodzić. Będą przychodzić ludzie, którzy właśnie cenią sobie zdjęcia na parkiecie, którzy będą oczekiwać również tego od ciebie, tak? Ponieważ, no bo to nie będą może zapytają, tak? Jakie zdjęcia dostaniemy, ale jak dostanę zdjęcia z całego dnia ślubu, nie wiem, 600 zdjęć, 1000 zdjęć, no to będą oczekiwać właśnie, że porcja będzie taka, porcja taka, porcja taka. To, co pokazałeś, tego będą oczekiwać. No i z tym was zostawiam. Kolorowy mixing unicorn. Z tym was zostawiam. Tak, jak jeżeli chcecie pokazywać unicorny, pokazujcie unicorny. Jeżeli chcecie pokazywać inne rzeczy, pokazujcie inne rzeczy. Na razie pozdrawiam, cześć.